Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę Wam trzy nowe alternatywne, no, może nie nowe, ale alternatywne buildy, które możecie zagrać w trzecim secie Teamfight Tactics. Co to znaczy alternatywne? Ja takie nazwałem. To są po prostu buildy, które mogą się sprawdzić, jeżeli nikt Wam nie będzie kradł postaci. Czyli będziecie rolować pod postacie, które musicie znaleźć na wysoki level i nie będą to postacie, nie będą to kompozycje, które możecie zagrać w każdej grze. Będą to sytuacyjne kompozycje, tak właśnie alternatywne kompozycje, które możecie sobie po prostu zagrać, jeżeli Wam dobrze pójdzie karta lub jeżeli nikt ich nie będzie grał. Tak więc zaczynajmy. Pierwsza kompozycja, są to, wiadomo, tylko muszę zmienić na trzeci set. Pierwsza kompozycja są to Star Guardian Swordce, pewnie wielu z Was znany dobrze build. Musimy zagrać. Ja preferuję build, który właśnie sześciu Star Guardianów tutaj gra. Dlatego, że mamy o wiele lepszy frontlane. Myślę, że 6 sorców to jest troszeczkę za dużo damage'u, a za mało frontlane'u, ale jak tam sobie preferujecie. Możecie zagrać 6 sorców, możecie zagrać 6 Star Guardianów. Ja po prostu preferuję 6 Star Guardianów przez to, że macie tam dodatkową manę, która wam tam pomoże zrobić większy damage, a sorcererów aż tak wielu nie potrzebujecie. Z tych sorcererów, których mamy dostępnych, ja wybieram Ani, żeby jeszcze bardziej wzmocnić ten frontlane. Tu wydaje mi się, że jest Syndra, ją wrzucamy na trzecią gwiazdkę, ją chcemy mieć jak najwyżej w tym buildzie, wiadomo, całą resztę też. I chcemy się zatrzymać na siódmym poziomie w tym buildzie, żeby właśnie zrolować postacie za 3 golda na wysoki level. Będziemy tutaj szukać Syndry, będziemy szukać tutaj Niko oraz Ani, żeby wzmocnić frontlane i żeby wzmocnić nasz główny damage. Jeżeli chodzi o itemy, to wiadomo, chcemy rzucać itemy na Syndrę. Będzie to Seraf, będzie to Rabadon lub Morello, zależy co tam macie, chociaż Morello ja osobiście preferuję wrzucić na Niko, która ma obszarową umiejętność, tak więc Guardian Angel oraz Morello wlatuje na Niko. Wiadomo, jeżeli wam się trafią takie itemki, bo nie w każdej grze teraz możecie te itemki zebrać. Znowu nie widzę Guardian Angela, tutaj jest. Do tego na Syndrze też bardzo lubię ten nowy kielich, bo ona z tym kielichem oraz Serafem od razu skastuje Ultimate'a, przez co przez Star Guardianów wszystkim doda manę oraz przez kielich doda manę postaciom obok. W ten sposób będzie bardzo często kastować ulta, inne postacie będą często kastować ulta i tak zrobicie sobie damage oraz jakiś tam heal z Soraką, a Niko będzie wam stała na froncie z dużą ilością HP, jeżeli będzie na trzecim poziomie, oraz Morello też fajnie teraz siada, bo bije aż 30% max HP, tak więc polecam ten build, bardzo łatwy do złożenia, po prostu wbijacie siódmy level i rolujecie nadwyżkę z 50 golda, czyli nie rolujecie całego golda, rolujecie nadwyżkę, jeżeli spadnie wam HP poniżej, przypuśćmy 40-30, to wtedy chcecie zrolować całego golda, spróbować znaleźć te postacie, jeżeli jeszcze ich nie macie. Jeżeli znajdziecie Syndrę oraz Niko na trzeci poziom, to chcecie wbić ósmy level i dostawić sobie Mystika, możecie sobie dostawić Protektora, zależy czego wam tam brakuje i na co będziecie grać w late game'ie. Tak więc ja bym tutaj polecał jeszcze Lulu na 8 poziomie i to by był ten build kompletny. Bardzo prosty build, bardzo fajny build, no tylko na starcie musicie znaleźć łezkę, najlepiej dwie, potencjalnie 3, to jest minimum tego buildu, tak więc jeżeli nie macie łezki po pierwszych minionach, to nie pchałbym się w ten build. Drugim buildem, który wam dzisiaj polecę, będą to cybernatyki. Chyba po polsku się nazywają cyborgi, nie chcę tutaj nikogo skłamać. Ten build jest naprawdę potężny, tylko trzeba go zagrać z głową oraz trzeba wiedzieć, kiedy rolować, kiedy grać level. I tak to właśnie wygląda. O co tutaj chodzi w tym buildzie? Musicie zrobić 6 cybernatików, bo wtedy wskakujecie na wyższy poziom. Tutaj jest po lewej wytłumaczone. 80 atak damage'u każdy dostanie oraz 800 HP, jeżeli mają chociażby pół itema na sobie. Tak więc chcecie porozdawać te itemy jak najlepiej na każdej postaci. Na Irelii możemy zagrać bardzo dużo itemków, ona fajnie działa z Bloodthisterem, fajnie działa z Guardian Angelem, fajnie działa z Infinity Edge'em, te itemki bym na niej polecał, a potem porozdawałbym po prostu co wam wyleci na każdą postać. Tu pas, tutaj armor, na Echo Rabadon jest fajnie, na Lucianie jest Red Buff, bardzo fajnie działa. Gdzie jest ten Red Buff? Red Buff tutaj możemy wrzucić. To jest Leona, na Leonę. To jest Leona, czy to jest Leona? Co to jest? To jest Vi. Na Vi możemy wrzucić Morello, no ale tak jak mówię, na każdej postaci musi znaleźć się item,
Chyba, że Leona tam późno wam wleci i będzie na pierwszym poziomie, to na niej niespecjalnie, ale najlepiej, jeżeli na każdej postaci znajdzie się item. To jest tylko 6 postaci, tak więc możemy tutaj dorzucić jeszcze dwie. Ja bardzo lubię dorzucać sobie tutaj Kayle, bo będziecie wtedy mieli Blade Masterów i ta Kayle robi okrutnie duży damage. A czasami tego damage'u może wam tutaj braknąć i do tego na 9 levelu, jeżeli macie taką opcję wbić ten 9 level, uwielbiam dorzucać tutaj Miss Fortune, tutaj macie jeszcze Valkyrie Blastera. Jeżeli wejdzie wam MF-ka przed Kayle, no to wiadomo, MF-kę wrzucacie pierwszą, bo ona dodaje wam tutaj tych synergii trochę z tym Red Buffem, fajnie ten blaster działa. To jest kompletna kompozycja na 9 poziomie, na 8 poziomie, przepraszam bardzo. Na 9 poziomie możecie sobie dodać, co tam wam wypadnie. Ja bym preferował Gangplanka na 2 poziomie. Ale to faktycznie jak już wam poleci, możecie dorzucić Lulu. Najlepiej dorzucić po prostu postać za 5 golda na 2 poziomie do tego buildu. Jeżeli chodzi o itemki na Kayle, to są to głównie itemki na attack speed lub na damage, więc Rapid Fire Cannon fajnie na niej działa. Ginsu może być też ok, Static Shift, Infinity Edge, Blue Tister, Hextech, nie będę tutaj wszystkich tych itemów wrzucał, Static Shift jest ok. Po prostu wszystkie itemki, które tam wspomogą jej AD, AP lub Attack Speedem. Ja preferuję Attack Speed, bo tego AP ma całkiem dużo, jeżeli użyje swojej umiejętności. I to jest drugi build. Bardzo fajny build. Co należy wspomnieć, jeżeli chodzi o ten build, to że musicie mieć 6 cyborgów, 6 cybernatików, a żeby tych 6 cybernatików mieć, musicie znaleźć Echo. Echo możecie znaleźć na karuzeli lub też możecie go wyrolować, ale marne będziecie mieli na szansę na wyrolowanie go przed 8 poziomem. Tak więc w tym buildzie musicie zrobić 8 poziom, wtedy macie 7% szansy, żeby znaleźć postać za 5 golda, wtedy macie faktycznie realną szansę, żeby znaleźć Echo. Jeżeli macie low HP i zdecydowaliście się iść w ten build, no to Echo musi wam wypaść z karuzeli. Jest to kompozycja bardzo fajna, bardzo mocna, ale musicie na początku mieć dobry start, czyli jest to dużo itemków, które możecie rozdać po tych postaciach oraz Fiora, Leona, Lucian bardzo szybko na 2 poziomie, żebyście mogli zdominować early game, bo jednak jeżeli na początku macie te 3 postacie i tych cyborgów będzie tylko 3, już wam pokażę jak to działa, 3 cyborgów daje wam 50 AD oraz 350 HP. To chyba nie są aktualne dane. Wydaje mi się, że to jest 35 AD teraz w grze. Tak więc jest to około 2 BF mieczy. Dajecie Fiorze pas, przypuśćmy, dajecie Fiorze armor, a tak jakbyście jej dali 2 BF swordy oraz prawie 2 pasy. Tak więc opłaca się tej itemki tak rozdawać, jeżeli zdecydujecie się iść w cybernatików. Nawet jeżeli nie idziecie w cybernatików, to jest to bardzo fajny opener, bo powinniście nim winstreakować na początku. Możecie tutaj dożyć Vanguarda do Leony na 4 poziomie i powinno to jakoś pójść, powinniście zdominować przeciwników. I to jest drugi build. I trzeci i ostatni build, który wam dzisiaj pokażę, jest to Mech Pilot oraz Infiltrator. O co chodzi z tym buildem? Możliwe, że już go widzieliście, możliwe, że dopiero teraz będziecie grać w trzecim secie, bo was zainteresował ten set lub chcecie sobie na telefonie w coś pograć. Mech Pilot generalnie działa to tak, że te 3 postacie na początku każdej rozgrywki połączą się i stworzą gigantycznego Garena, który przejmie 3 najlepsze itemy. Tak więc bardzo fajny front lane. Jeżeli ktoś ma Zephyr, to już o wiele gorzej to działa, ale generalnie bardzo mocny front lane. Te 3 postacie, jeżeli ten Garen padnie, to te 3 postacie tam wyskoczą, więc bez większych problemów powinniście mieć mega mocny frontlane. No ale w każdym frontlane potrzebny jest jeszcze dobry damage i do tego damage'u dokładamy tutaj, ja preferuję infiltratorów, już ich znajdziemy. O co chodzi z infiltratorami? To są praktycznie tacy sami asasyni jak byli kilka setów wcześniej, w pierwszym secie dokładnie, tylko oni teraz inaczej skaczą. Asasyni skaczą do przodu, nie skaczą do najdalszego celu. Przeważnie to działało tak w pierwszym i w drugim secie, że skakali oni do najdalszego celu, czyli lewa góra, prawa góra. Nigdy nie skoczyli na środek. Teraz o wiele lepiej możemy nimi pozycjonować. Jeżeli ktoś ma, przypuśćmy, Kayle w lewym górnym, to tam wysyłacie Shaco. Jeżeli ktoś ma Ashe w prawym górnym, tam wysyłacie Kaisę i możecie fajnie się tym buildem pozycjonować. Tak więc oni o wiele lepiej teraz działają. Jeżeli chodzi o 4 infiltratorów, to daje wam to 80% attack speedu, więc na Shaco jest to bardzo mocne wspomaganie, jeżeli chodzi o zabijanie przeciwników. 3 mech pilotów oraz 4 infiltratorów znajdujecie już na 6 poziomie.
bardzo mocny build, jeżeli wam wszystkie te postacie wypadną. Na 7 poziomie ja bym preferował się zatrzymać z tym buildem, gdyż będziecie mieli wtedy największą szansę na znalezienie postaci za 3 golda, a tych postaci jest w tym buildzie dosyć dużo i właśnie po nie będziecie chcieli rolować nadwyżkę z 50 golda. Na 7 poziomie możecie dorzucić Miss Fortune oraz lub Kayle, żeby mieć jeszcze Valkyrie pod Kai'Sa. Jeżeli chodzi o itemy, te itemy omówmy najpierw. Morello, zdecydowanie Morello będzie tutaj grane na Kai'Sie. Do tego możecie wrzucić jej Serafa, wtedy ona bardzo szybko się będzie odpalać. Albo te gwiazdki zrobimy zaraz. Jeżeli chodzi o Shaco, to mój ulubiony build na Shaco to jest właśnie Blood Tister, Infinity Edge oraz Guardian Angel. Jeżeli Shaco będzie na trzecim poziomie, no to jest praktycznie nieśmiertelny z tym Blood Tisterem oraz Infinity Edge'em. I tutaj te postacie wszystkie chcielibyśmy zrobić na trzeci poziom. O co chodzi z tym buildem? Na 7 poziomie będziecie rolować nadwyżkę z 50 golda. Generalnie będziecie szukać Shaco, Kai'Sy, to są najmocniejsze postacie, to są postacie kierujące w tym buildzie, na nich się będziecie skupiać. Nazwałem te buildy buildami alternatywnymi, bo w większości tych buildów potrzebujecie postaci na trzeciej gwiazdce, żeby wygrać lub żeby zająć top 3, tak więc musicie się skupić na skautowaniu, musicie wiedzieć, czy wasi przeciwnicy wam zabierają te postacie. Jeżeli wam zabierają, to te buildy będą działać o wiele gorzej. Jeżeli nikt nie gra tych postaci, to naprawdę fajnie można zawinąć gierkę z postaciami na trzecim poziomie, a wasi przeciwnicy będą płakać, że zawsze trafiacie postacie na trzecim poziomie. Zatrzymujecie się po prostu na 7 levelu i rolujecie cały czas nadwyżkę, żeby tych postaci znaleźć. Jeżeli chodzi o Garena na froncie, czyli o tych mecha pilotów, to tam rzucamy itemki defensywne, jest to Guardian Angel, Warmog, może to być Dragon's Claw, może to być Thornmail, czy jak on się teraz nazywa, Bramble Vest. Te itemki po prostu przejdą na Garena, a jeżeli Garen się rozpadnie, to zostaną one dalej na Ramblu, który będzie na full HP. Do tej itemki preferuję, te itemki polecam wam wrzucić. Itemki już omawiałem na infiltratorów, bardzo proste są te itemki, bardzo proste do zapamiętania i build też jest dosyć łatwy. Pozycjonowanie, no tak jak mówiłem, musicie często skautować, tego Shaco możecie rozstawiać. Kai'Sa najlepiej trzymać na środku, żeby jak najwięcej osób tym Morello mogła uszkodzić. Do tego, jeżeli wypadnie wam karuzela, gdzie są całe itemki, to polecam wam rzucić Demolitionista. To tak nie wygląda w grze, niestety tutaj mają jakieś inne te obrazki, ale zrobić Demolitionista z Kai'Sy da wam to też Demolitionista z Ramblem. Nie wiem, czemu to się tutaj nie aktywuje, ale potrzebujecie tylko dwie postacie tylko potrzebujecie, żeby aktywować ten bonus, więc jak zrobicie z Kai'Sy Demolitionista, to ona będzie wskakiwała w tył z Serafem, bardzo szybko się odpali i zastunuje praktycznie cały team na 1,5 sekundy, tak więc bardzo fajnie to działa. To jest trzeci i ostatni build, który polecam wam zagrać sobie w patchu 10.6. Są to buildy alternatywne. Pamiętajcie, musicie dużo rolować, musicie mądrze te buildy zagrać, musicie wyskautować, czy nikt wam nie kradnie tych postaci i czy możecie je zdobyć na trzeci poziom. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli macie pomysły na inne odcinki, to zapraszam wam, żebyście pisali w komentarzu, bo generalnie kończą mi się pomysły i nie wiem, co nagrywać. Jeżeli chcecie coś zobaczyć, to napiszcie, zalajkujcie ten filmik, zasubskrybujcie mój kanał. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.